Cześć, jestem Natalia. Witam cię na kanale Okiem Tradycjonalisty. Jeśli jeszcze nie masz zasubskrybowanego naszego kanału, to zachęcam cię do tego, żebyś kliknął przycisk subskrybuj, ponieważ filmy pojawiają się tutaj regularnie. Staramy się razem z mężem komentować na bieżąco sprawy związane z życiem Kościoła, z wiarą i też z stanem tradycji katolickiej w obecnym Kościele. Także, zwłaszcza w dobie obecnych zamieszań, warto zdecydowanie z nami zostać i te informacje odbierać. Na ekranie jest także nazwa naszego profilu na portalu patronite.pl, gdzie można wesprzeć nas finansowo, jeśli ktoś ma takie życzenie, dla nas będzie to oczywiście ogromna pomoc. Także za wszystkie dokonane wpłaty i wpłaty przyszłe bardzo dziękujemy i myślę, że mogę już przechodzić do tematu. Chciałabym w tym filmie szybko i krótko skomentować. To, co wydarzyło się w ostatnich dniach w jednej z parafii diecezji kieleckiej, konkretnie w miejscowości Topola. Wiele portali podało, że w tej parafii miało miejsce wydarzenie, które być może jest cudem eucharystycznym. Otóż konsekrowana hostia, która upadła na ziemię, została włożona do naczynia z wodą zwanego vasculum, tak jak to się zwyczajowo właśnie yy, czyni. W przypadku, gdy konsekrowana hostia upadnie na podłogę, wtedy jest ona właśnie do tego naczynia wkładana i następnie w tej wodzie się rozpuszcza, traci swoją materię, czyli po prostu znika i wtedy tę wodę wlewa się do specjalnego miejsca pod ołtarzem. Także i w tej sytuacji została ta procedura zastosowana. Natomiast co właśnie się wydarzyło, to to, że hostia zmieniła kolor na barwę ciemnoczerwoną. I jak to właśnie najczęściej w takich sytuacjach się dzieje, Wielu, wiele osób pokrzyknęło to zjawisko cudem eucharystycznym. Cudem eucharystycznym, czyli no, uwidocznieniem po prostu ciała Chrystusa na y, konsekrowanej hostii. Zaczęły pojawiać się nagłówki, artykuły, zapowiedzi, komentarze, że czeka nas kolejna sokółka, czeka nas kolejna legnica. Że y, mamy swoje kolejne polskie miejsce, w którym będziemy mogli pielgrzymować do kolejnego cudu eucharystycznego. I y, chciałabym powiedzieć, dlaczego są to reakcje nieodpowiednie i dlaczego ma to gigantycznie niebezpieczny, bardzo negatywny wpływ na stan naszego kościoła, tak dla osób, które takie reakcje wywołują, jak i y, w skutkach społecznych. Pierwsze, co musimy wiedzieć na temat takich właśnie zjawisk, gdy hostia przybiera czerwoną barwę, to to, że nie musi być to wcale działanie nadprzyrodzone, ale może to być zwykły proces chemiczny. Otóż istnieje bakteria, która nazywa się pałeczką krwawą. O tej bakterii czytamy w Wikipedii następujące słowa. Dzięki wytwarzaniu czerwonego barwnika oraz zdolności wzrostu na skrobi zawartej w chlebie. To właśnie ta bakteria mogła być odpowiedzialna za niektóre przypadki rzekomo będące cudami eucharystycznymi, polegającymi na pojawieniu się substancji przypominającej krew na hosti, szczególnie że ta przechowywana jest często w warunkach sprzyjających wzrostowi pałeczek. Oznacza to, że istnieje taka możliwość, że przebarwienia czerwone na hosti mogą pochodzić ze źródła przyrodzonego, tak ze zwykłych procesów chemicznych i nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Rzecz jasna, wszystkie cuda eucharystyczne, które zostały orzeknięte faktycznym, faktycznymi cudami eucharystycznymi, czyli takie, których pochodzenie było nadprzyrodzone, zostały już wszystkie pod tym kierunkiem przebadane, tak? W tym kierunku zostały przebadane, zostało sprawdzone przez specjalistów czy. Czerwone przebarwienia zostały wywołane przez bakterie, czy w sposób niewytłumaczalny. Więc tutaj absolutnie nie neguję tego, że cuda eucharystyczne faktycznie mają miejsce, faktycznie mogą w ogóle mieć miejsce. Trzeba mieć na względzie, że właśnie takie badania przechodziły różne konsekrowane hostie. Na których właśnie wydarzyły się cuda eucharystyczne, i taką hostią była na przykład hostia pochodząca z sokółki. Natomiast cały czas trzeba mieć świadomość tego, że istnieje po prostu taka możliwość, że nie, jest, że nie musi to zawsze być coś nadzwyczajnego. I rzecz jasna, diecezja kielecka, mając świadomość, że cud eucharystyczny, który wydaje się nim na pierwszy rzut oka, może nie być faktycznie cudem eucharystycznym, wydała oświadczenie. W związku z informacjami, jakie ukazały się w mediach, iż w parafii Topola konsekrowany komunikant podniesiony z ziemi, włożony do naczynia, zmienił barwę na kolor ciemnoczerwony, informujemy, że do momentu wyjaśnienia tego zjawiska kuria diecezjalna w Kiercach nie wydaje żadnych oświadczeń. Tym samym nie upoważnia nikogo do takowych czynności. A więc kuria kielecka wezwała wszystkich, aby nie wydawali pochopnych osądów w tej sprawie i sama trwa w cierpliwości, czekając na ocenę ekspertów. Jednak, mimo tego, wśród internautów, wśród katolickich internautów, widać, że zdecydowanie nastroje co tego, do tego wydarzenia są bardzo pozytywne i wiele osób przyjęło wręcz jako coś oczywistego, że jest to cud eucharystyczny. Pojawiały się już komentarze w tej sprawie tego typu, jakoby. Cud eucharystyczny miał świadczyć o tym, że Pan Jezus jest źle traktowany w Komunii Świętej, co jest oczywiście prawdą. Na Nowych Myszach przyjmuje się bardzo często Komunię Świętą do ręki, nie szanuje się ciała Pańskiego, to jest oczywiste, tak. Ale pewne właśnie grupy wiernych zaczęły łączyć to zjawisko z tymi różnymi profanacjami, jakie się dokonują na ciele Pańskim. I uderzył mnie też jeden konkretny komentarz, który przeczytałam gdzieś właśnie pod takim postem dotyczącym tego wydarzenia w Topoli na Facebooku, gdzie jedna z osób odezwała się do tych, którzy zachowują sceptycyzm wobec tej sytuacji, jakoby ta część osób była niedowiarkami, tak? Ta jedna osoba, która była przekonana o tym, że wydarzenia w Topoli są faktycznie cudem eucharystycznym. Powiedziała do osób, które są sceptyczne wobec tego wydarzenia, że są one niedowiarkami. I tutaj jest pewna kwestia, którą zdecydowanie wypada wyjaśnić i którą wszyscy katolicy powinni tak naprawdę rozumieć i stosować w życiu swoim duchowym, jak też w życiu społecznym, łagodząc nastroje wobec właśnie tego typu wydarzeń, gdzie nie ma jeszcze oficjalnych oświadczeń i nie wiemy, co faktycznie się zadziało. Katolik nie jest osobą, która przyjmuje bezkrytycznie wszystkie zjawiska mające pozory nadnaturalnych. To co wydaje nam się, że jest cudem, a nie mamy absolutnej pewności, nie mamy jakiegokolwiek naukowego potwierdzenia, że faktycznie to zjawisko pochodzi z nieba, że faktycznie jest nadnaturalne, nie możemy o tym mówić jako o cudzie. Dlaczego? W przypadku cudów eucharystycznych, skoro wiemy, że istnieje możliwość zabarwienia się hosti ze względów chemicznych, naszą pierwszą reakcją powinno być to, że raczej nic nadzwyczajnego się nie stało, ale przebadamy to i dopiero wtedy będziemy mogli cokolwiek stwierdzić. W przypadku innych zjawisk nadnaturalnych, jak na przykład objawienia i proroctwa, musimy zachowywać jeszcze większą, jeszcze większą ostrożność, ponieważ często takim rzeczom towarzyszą orędzia. I w, takim, I w takich przypadkach szatan ma gigantyczne pole do manipulacji. Pierwszą myślą, jaka w głowie katolika się pojawi wobec takich zjawisk, jest to, że być może pochodzi ono od demona i że musimy zachować kolosalną rozwagę w podejmowaniu jakichkolwiek decyzji, w podejmowaniu jakichkolwiek osądów, ponieważ możemy po prostu przez demona być oszukiwa oszukiwani. Rzecz jasna, tak jak powiedziałam, w Eucharystii nie istnieje ten problem, dlatego że w cudach eucharystycznych nie istnieje ten problem, dlatego że tutaj no, mamy do czynienia ze zjawiskiem y, fizycznym, dlatego tutaj sytuacja jest trochę łatwiejsza, bo wiele zależy po prostu od badań, od ekspertyzy biologiczno-chemicznej. I tacy katolicy, którzy gdy zobaczą, gdy doświadczą, gdy usłyszą o tym, że miało miejsce jakieś zjawisko, które może być zjawiskiem nadprzyrodzonym, od razu orzekają, że z pewnością jest to zjawisko nadprzyrodzone, powodują yy, gigantyczną szkodę dla samych siebie, jak też dla wszystkich katolików i dla całego Kościoła. Po pierwsze, dla samych siebie, dlatego że nie posiadają takie osoby rozwagi. Takie osoby nie zachowują wymaganej roztropności w ocenie zjawisk mających znamiona nadprzyrodzonych. Powodem takiego zachowania może być ukryta. Pogoń za cudownością, która jest niezwykle niebezpieczna dla życia duchowego. Wszyscy święci, wszyscy mistrzowie życia duchowego, od starożytności aż po wieki nowożytne, dawali nam wszystkim do zrozumienia jasno, konkretnie, wyraźnie, bez żadnych ogródek, że w życiu duchowym mamy absolutny zakaz gonienia za tym, co jest cudowne, gonienia za tym, co jest nadzwyczajne, że nie powinniśmy absolutnie w życiu duchowym pragnąć, doświadczać cudów, pragnąć wizji, pragnąć jakiejkolwiek nadprzyrodzoności. Życie katolika jest dobre wtedy, gdy jest przeżyte w pokorze, w świadomości tego, w jakim miejscu się znajdujemy i w wierze w dogmaty przez Kościół do wierzenia podawane. Wszelka pogoń za cudownością, taką, która czy to dotyczy nas samych bezwzględnie, jak jakichś naszych snów, czy naszych wizji, czy czegoś, co byśmy sami chcieli doświadczyć, jak też e, pogoń za cudownościami w życiu Kościoła, tak jak właśnie za e, domniemanymi cudami eucharystycznymi, świadczy o tym, że nie mamy pojęcia o tym, jak powinniśmy w ogóle przeżywać naszą wiarę. Wiara jest dobra wtedy, kiedy przyjęliśmy prawdy podane przez Pana Boga, przez Kościół zdefiniowane, i według nich żyjemy, nie oczekując żadnego nadzwyczajnego potwierdzenia o nich. Doskonałą postawą wykazał się w takiej sytuacji święty król Ludwik IX, który gdy doniesiono mu o cudzie eucharystycznym, wypowiedział słowa Więcej wierzę słowom pana Jezusa niż własnym oczom, a nie chcę stracić zasługi za wiarę moją. I to jest postawa, którą każdy z nas, katolików, absolutnie powinien przyjmować wobec właśnie takich rewelacji, jak domniemane cuda eucharystyczne i wszystkie inne zjawiska mające znamiona nadprzyrodzonych. Nasza wiara jest wiarą duchową, a nie wiarą cielesną. Jeśli jakieś sprawy dotyczące wiary przyjmujemy przez zmysły, to musimy mieć świadomość, że będą nas one mylić. Wszystko, co widzimy, wszystko, co tu odczuwamy, wszystko, co z zewnątrz ma nas jakkolwiek przekonać, pobudzić do wiary, może być dla nas zagrożeniem, ponieważ nasza wiara ma pochodzić z naszego rozumu. Ma być pokornym przyjęciem prawd wiary i życiem według nich. Zawsze przed wszelkimi cudami, przed, przed wszelkimi objawieniami prywatnymi, nawet takimi, które są uznane przed Kościół. Pierwszeństwo, absolutne pierwszeństwo ma objawienie Boże, które jest w ogóle całkowitym fundamentem naszej wiary i najważniejszym dla nas, katolików. Dlatego też, na przykład, wezwania Matki Bożej w objawieniach oczywiście powinniśmy otaczać szacunkiem, ale nie traktujemy ich nigdy na równi z tym, co dogmatycznie do wierzenia podaje nam Kościół. Nie traktujemy ich na równi z tym, co podaje nam magisterium nauczanie Kościoła katolickiego. Dlatego też właśnie wszelkie objawienia Matki Bożej w Fatimie, czy w Lourdes, czy w lasalet, czy gdziekolwiek, musimy traktować z odpowiednim dystansem. Kościół, gdy orzeka na temat objawień, nie mówi nigdy o tym, że bezwzględnie były one prawdziwe i pochodzące z nieba. Kościół stwierdza, że nie ma nic, nie ma w tych objawieniach, w treści tych objawień, nie ma nic sprzecznego z nauką Kościoła. To jest najważniejsze kryterium. Jeśli cokolwiek w objawieniu, jakimkolwiek objawieniu prywatnym byłoby sprzeczne z nauką Kościoła, wówczas nie mogłoby być ono uznane za prawdziwe, dlatego że nauka Kościoła jest wyżej niż jakakolwiek inna nauka. Bo to, co podaje nam w swoim nauczaniu Kościół jest nieomylne, bo pochodzące od Boga z objawienia publicznego. Kardynał Jan Bona w swojej książce o rozpoznawaniu duchów pisze następująco. Bowiem, co do wiary jesteśmy zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie głównym kamieniem węgielnym sam Jezus Chrystus nawiasie Efezjan 2,20. Innego bowiem fundamentu nikt założyć nie może. Nawiasie pierwszy list do Koryntian 3,11. Wiarę apostołowie otrzymali od Chrystusa, który im wszystko oznajmił, cokolwiek słyszał od Ojca. Oni zaś tę wiarę, jakoby spuściznę, przekazali swym następcom, według wyraźnego świadectwa świętego Pawła, który upomina swego ucznia Tymoteusza. Strzeż powierzonego skarbu. Nawiasie pierwszy list do Tymoteusza 6,20. Cóż to znaczy powierzonego? Pyta Wincenty z Lerynu. I zaraz odpowiada. Znaczy tego... Co inni dali, a nie tego, coś ty wynalazł, coś otrzymał, a nie wymyślił. Nieprawdy rozumowe, lecz objawione. Nie własność prywatną, lecz spuściznę publiczną. Prawdy, które do ciebie doszły, lecz nie od ciebie wyszły. Stąd trzeba powiedzieć, że wszystkie osoby, które w swoim eh, pozbawionym racjonalności, pozbawionym odpowiedniego roztropnego rozeznania, osądzają wszystkich sceptyków. Którzy właśnie podchodzą z dystansem do takich zjawisk, jak to, co się zadziało w Topoli. Jeśli takie osoby są nazywane niedowiarkami przez tych nieroztropnych, którzy gonią za cudami, to trzeba tutaj powiedzieć, że prawdziwymi niedowiarkami są właśnie te osoby, które od razu stwierdzają, że takie wydarzenia są cudami. Bo to właśnie może znaczyć, że to właśnie te osoby potrzebują nadzwyczajnych potwierdzeń swojej wiary. I to świadczy źle wcale nie o wierze tych, którzy podchodzą z dystansem i sceptycyzmem do takich zjawisk. To źle świadczy o wierze osób, którzy poszukują takich cudów, którzy gonią za tymi cudami, dlatego że katolicy mają bezwzględny zakaz gonienia za tym, co nadzwyczajne. Nasuwa się tutaj jeszcze jeden poważny problem. Gdy w takich, wobec takich wydarzeń, jak to, które miało miejsce w Topoli, dochodzą do głosu osoby, które od razu stwierdzają, że było to. Zjawisko nadnaturalne, to dodatkowo są one odpowiedzialne za zły wizerunek Kościoła wobec reszty, wobec całej reszty świata. Kościołowi niesłusznie bardzo często zarzuca się brak racjonalności i wiarę w jakieś rzeczy, które nie powinniśmy po prostu wierzyć. Tak? Ta machina przeciwko Kościołowi jest napędzana przez wiele mediów głównego nurtu. Które są no, ateistyczne, które są najczęściej lewicowe, które na temat jakichś elementów wiary Kościoła, które mogą być niezrozumiałe dla przeciętnego człowieka, piszą w taki sposób, żeby Kościół ośmieszyć. I jeśli w Kościele pojawiają się osoby, które są gotowe przyjąć do wiadomości, które są gotowe przyjąć y, jako dogmat wiary coś, co nigdy dogmatem nie będzie, i coś, co na początku zawsze wymaga potwierdzenia naukowego, jeśli mamy to uznać za prawdziwe. Takie osoby burzą wizerunek Kościoła, działają na jego szkodę w przestrzeni publicznej. Nasza wiara, wiara katolicka, jest wiarą objawioną od Boga. Bóg nie może się mylić. Bóg nie może dyktować czegoś, co jest sprzeczne z rozumem. Dlatego wielu wybitnych teologów w historii Kościoła wielokrotnie pokazywało nam, w jaki sposób mamy łączyć wiarę z rozumem, w jaki sposób to, co podaje nam do wierzenia. Wiara katolicka, objawienie Boże, i to, co poznajemy rozumem w świecie, nie może być w żaden sposób sprzeczne. Największym autorytetem wśród tych osób był rzecz jasna, święty Tomasz z Akwinu. I takie osoby goniące za cudami, wyobrażające sobie jakieś nadnaturalne rzeczy, dopowiadające do wydarzeń, do zwykłych wydarzeń, dopowiadające jakieś y, historie, koloryzujące jakieś wydarzenia po to, żeby przekonać siebie samych być może o Cudownym pochodzeniu jakichś zjawisk, gdy nie ma ku temu żadnych podstaw, takie właśnie osoby burzą wizerunek kościoła i działają na jego szkodę, i działają również na szkodę tych osób spoza kościoła, które nie chcą do kościoła wrócić czy przyjść, które nie chcą przyjąć wiary katolickiej, bo wydaje im się ona irracjonalna, co jest rzecz jasna absolutną bzdurą. Jak zatem my, Katolicy, powinniśmy reagować na takie rewelacje, jak to, co się zadziało w Topoli? Z całą pewnością nie powinniśmy wydawać żadnych y, autorytatywnych osądów, dlatego że nie jesteśmy w stanie stwierdzić y, na ten moment, czy był to cud, czy cud to nie był. Jesteśmy teraz w trakcie y, oczekiwania na orzeczenie eksperckie, więc y, pewnie niedługo się tego dowiemy. Być może już w trakcie, jak ten film y, znajdzie się na YouTubie, to być może już wtedy to orzeczenie będzie wydane. Jeśli będzie, to na pewno wstawię je w komentarzu. Natomiast katolicy zawsze powinni pamiętać, że zawsze lepiej pomylić się w tę stronę, żeby orzec, że coś nie jest cudem, gdy faktycznie nim jest i nadal postępować w zgodzie z objawieniem Bożym, niż pomylić się w stronę drugą, czyli stwierdzić, że cudem jest coś, co nim faktycznie nie jest. Dlatego, że to, co nie jest cudem, może doprowadzić do zwiedzenia zarówno tej osoby, która to przyjmuje, jak i, jak i w dalszej konsekwencji szerszej społeczności kościelnej. Katolicy niezależnie od tego czy będą się wydarzać na ich oczach jakiekolwiek cuda eucharystyczne czy nie, mają obowiązek wierzyć w to, że hostie konsekrowane są rzeczywiście i realnie ciałem Chrystusa. I niezależnie od tego, czy te hostie dają to do zrozumienia naszym zmysłom, czyli wzrokowi, to, to ciało jest tam obecne i mamy obowiązek otaczać je takim samym szacunkiem, bez względu na to, czy jest to dla nas widoczne, czy jest to dla nas niewidoczne. Dlatego, że jest to dogmat naszej wiary przekazany przez Chrystusa, przechowany przez apostołów i przechowywany przez Kościół i podawany nam do wierzenia. Jeśli obejrzałeś ten film do końca, zachęcam Cię, żebyś napisał w komentarzu fragment yy, pochodzący z hymnu Świętego Tomasza Zakwinu, Sław Języku Tajemnice. A fragmentem tym jest Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Fragment ten pięknie wyraża to, że nasz stosunek do sakramentu Eucharystii, do sakramentu Ołtarza, jeśli ma być prawidłowy, musi być oparty na wierze, a nie może być oparty na zmysłach. To by było dzisiaj na tyle. Dziękuję Wam za Waszą uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.